Od września na fotelu dyrektora pierwszego LO w Suwałkach zamiast Andrzeja Kaszkiela zasiadać będzie Dorota Jabłońska. Wraz z nią do szkoły powróci łacina oraz wyprowadzone niedawno języki nowożytne. Można powiedzieć, że droga zawodowa Doroty Jabłońskiej zatacza właśnie koło i powraca do miejsca, w którym przyszła pani dyrektor rozpoczęła swoją karierę. To właśnie w LO imienia Marii Konopnickiej stawiała pierwsze kroki w zawodzie nauczyciel chemii. 7 lat pracy na początku kariery bardzo istotne, ponieważ wtedy staje się człowiek tak naprawdę prawdziwym, dojrzałym nauczycielem. Korzystałam z doświadczenia swoich starszych kolegów, między innymi pana Janusza Augustynowicza, co pozwoliło mi na osiągnięcie dobrego poziomu jako nauczyciel chemii. Dorota Jabłońska w oświecie piastowała różne funkcje, w tym także kierownicze. Była dyrektorem trzeciego LO, wiceprezesem Agencji Rozwoju Regionalnego ARES, pełniła funkcję starszego wizytatora w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Udzielała się jako doradca metodyczny w suwalskich ośrodkach doskonalenia zawodowego. W sensie merytorycznym następczyni Kaszkiela do pełnienia funkcji dyrektora czuje się przygotowana. Jak podkreśla, to dobra szkoła o wielkich tradycjach ze wspaniałymi absolwentami. Powrót do tych tradycji oraz połączenie jej z nowoczesnymi rozwiązaniami to zadania, które zamierza realizować przez najbliższych kilka lat. Kontakty międzyludzkie i praca w zespole jest tutaj najistotniejsza i wzajemne zrozumienie. Przede wszystkim postawienie na kształcenie nauczycieli również, na wybór odpowiednich programów nauczania, odpowiednich podręczników. No i też bardzo jest ważne to, co nas czeka, bo za 2 lata będziemy już nie szkołą 3-letnią, a 4-letnią, więc jakby cała strategia musi w tym kierunku zmierzać. Trzeba postawić na pewno na języki obce, na szerszą gamę niż do tej pory, ponieważ zawężono w tej szkole nauczanie języków obcych bardzo. W związku z tym na pewno w tym obszarze będę chciała wprowadzać zmiany. Bardzo będę chciała zwrócić uwagę na pracę z uczniem zdolnym i zdobywanie takich uczniów do szkoły. Różnymi sposobami, między innymi właśnie poprzez zapraszanie wykładowców z uczelni, przeprowadzanie ciekawych wykładów, które pozwolą podnieść poziom nauczania i w ogóle poziom szkoły. No i oczywiście współpraca z uczelniami wyższymi jak najbardziej, z naszymi suwalskimi, z Parkiem Naukowo-Technologicznym i z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, ale także z uczelniami w Polsce. Również chciałabym zwrócić uwagę na nauczanie na odległość. Bardzo skuteczna teraz metoda. Można widzieć, wykładowca może znajdować się daleko od nas, a może prowadzić zajęcia tutaj z naszymi uczniami, więc niekoniecznie nie jest konieczność dalekich podróży. I mam nadzieję, że uda mi się odtworzyć chór czy jakiś zespoł artystyczny, ponieważ jest mnóstwo uzdolnionej młodzieży. Zawsze kładłam na to nacisk, będąc dyrektorem trzeciego liceum i chciałabym powrotu do tych dobrych właśnie tradycji również tutaj w tej szkole. Rodzice, również i ci, którzy zasiadali w komisji rekrutacyjnej, chcą wiedzieć, czy do programu nauczania wróci język starożytny, który za czasów Kaszkiela ze szkoły został bezceremonialnie wyprowadzony. Kończący już swoją karierę w pierwszym LO dyrektor, zamiast nad książkami, wolał widzieć swoich uczniów na sportowym boisku. Wiem, że chodzi o łacinę i chciałabym do dobrych tradycji łaciny w pierwszym liceum wrócić bardzo, ponieważ sama jestem teraz studentką pierwszego roku filologii angielsko-rosyjskiej, 30+, w związku z tym rozumiem doniosłość i języków starożytnych, i języków nowożytnych. No i oczywiście wracając jeszcze do języków, bardzo bym chciała, żeby szkoła poszerzyła gamę, ofertę właśnie projektową, mianowicie współpraca ze szkołami za granicą, ale również współpraca ze szkołami w Polsce, tak żeby była wymiana młodzieży, wymiana nauczycieli, wymiana doświadczeń. Także to jest takim moim głównym credo. Jeszcze całkiem niedawno do Konopnickiej gimnazjaliści pchali się drzwiami i oknami. Niestety w ostatnich latach, również i w tym roku szkolnym, zauważalny jest wyraźny spadek zainteresowania nauką w tej renomowanej niegdyś placówce. W tej chwili właśnie troszkę się o to martwię, no ale mam nadzieję, że uda się nazbierać
młodzież do odpowiedniej liczby klas. Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na podejmowanie jakichkolwiek decyzji kadrowych, o czym informuje Dorota Jabłońska. Te będzie można podjąć ewentualnie po zakończeniu rekrutacji.